Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony nigdy innego mistrzu i kontynuujemy naszą przygodę ze serią X4 Foundation. I w tym odcinku zbudujemy dalszy rozwój naszej produkcji. I teraz tak, zanim przejdziemy dalej, to wam opowiem, co udało mi się po prostu zrobić poza nagrywaniem. I to jest tak, udało mi się zdobyć właśnie u heretyków 20 w poziom, udało mi się po prostu wbić. Dostałem kolejny awans, więc mogę już po prostu robić duże statki. Jest bardzo fajnie. Następna sprawa. Wykupiłem subskrypcję wszystkich. Subskrypcję do wszystkich po prostu fabryk, czyli mamy wszystkie fabryki odblokowane w danej frakcji i możemy bezpośrednio u nich handlować. Jednocześnie ujmując to, że nie będziemy musieli potrzebować jakichś tam satelit zaawansowanych czy podstawowych, żeby cokolwiek tutaj, za przeproszeniem, tutaj po prostu poustawiać. Bo jak wiadomo, im więcej satelit, tym więcej po prostu, jakby to wam ujmując, płynność po prostu spada z czasem, no jest po prostu nie za fajnie. Oprócz tego udało mi się wybudować, właśnie wam pokażę, rafineria lodu na podstawie tego i udało nam się zrobić po prostu małą kopułę parawiańską S, czyli to jest po prostu moduł właśnie mieszkaniowy, który pozwala nam gromadzić się robotnikom, robotnicy pracują i bardziej przyspieszają całą produkcję. Wam pokażę, na jakiej zasadzie to wygląda. I to jest tak. Dodatkowe wyjście, czyli 2460 mam co cykl, więc 5000, gdybym tego nie miał, to mam 5790 i mamy delikatnego boosta, gdzie tak naprawdę woda jest produkowana na godzinę 8250. Bardzo fajnie. Oczywiście czas do wyczerpania zasobu to jest 23 minuty, ale zaspokojemy sobie po prostu. Będziemy dawać radę. Ładnie sobie sprzedajemy, więc abstrahując, nie ma z tym problemu. Zacząłem od najtańszego lodu, bo jak wiadomo, żywność jest potrzebna. Łatwo idzie to wszystko zaopatrzyć. Nawet nie musimy mieć dużo swoich górników. Górnicy tak i tak robią własną robotę. Ale mówiąc, wszystko idzie wyśmienicie. Dobrze, mam tu też zrobione właśnie ziaren soi, i tak, czyli jedzonko. Jak wiadomo, muszą też jeść. No i mamy tak zwane środki medyczne, które poprawiają nam na tyle, że nasi po prostu pracownicy są też czasami uleczeni, czy po prostu chodzą do doktora. No to wiadomo, jak to wygląda normalnie. Jeszcze tutaj nie mam przyspieszonego. Muszę po prostu poczekać jakiś czas, zanim to wszystko zacznie poprawnie działać. No to tyle. Dobra, no to teraz w drugiej kategorii musimy po prostu zacząć już produkować metale, czyli skupimy się na metalach produkcji. Produkcja. Co my tam mamy? Wafle krzemowe. Zostawimy sobie to na później. Metale rafinowane w pierwszej kolejności. I tak samo będziemy musieli zrobić sobie grafenu. Grafen też będzie potrzebny, więc sobie wybudujemy dwie dobre fabryki, które nam to zamieszczą większego boosta kasowego. I w następnej kolejności, jak to wszystko zacznie działać poprawnie, to zaczniemy produkować kadłuby. W końcu kadłuby, więc wiadomo, kadłuby są potrzebne. I teraz tak, tu jest metal, wodór. My tu potrzebujemy tak naprawdę rudy. I rudę gdzieś wybudujemy tutaj. Abstrahując, żeby to, wiecie, miało delikatne ręce i nogi. Dobra, trochę to kosztuje, ale no nic. O Jezu, ale piękna planeta. Dobra, no tą planetą wybudujemy sobie ze spokojem metale rafinowane. Potrzebujemy tak kontener stały, jednocześnie kopułę. Da naprawdę nam dobrego boosta. I teraz tak, mamy wybudowane, więc totalnie nam to wyjdzie 1000. Mógłbym tak naprawdę zacząć od nich, od metali, bo to
też nie jest tragiczne, ale stwierdziłem, że to nie ma delikatnego sensu z tym. No i dobra, to jest jedna fabryka i teraz będę musiał wybudować następną fabrykę, która będzie tak naprawdę nam bardzo, bardzo potrzebna, czyli będziemy potrzebować grafen. Grafen, jak wiadomo, jest bardzo trudny do uzyskania, z tego względu, że potrzebujemy metan, płyny sobie dodamy, oprócz tego kopułę, tokowy stateczek i sobie śmiało tutaj wszystko poogarniamy. Wiadomo, trochę nas to będzie kosztować, ale spokojnie. Wszystko się to załatwi tak, jak po prostu powinno być i od razu nam będzie lepiej. Dobra, teraz tak. Mam to wybudowane i teraz w drugiej kategorii muszę teraz pomyśleć nad rzeczą, która będzie bardzo ważna, czyli muszę tak, minera fajnego zrobimy, żeby, wiecie, to miało ręce i nogi. Zróbmy sobie może, żeby szybciej się przemieszczał. To. Wierto górnicze troszeczkę lepsze. Tu górników też mamy. Wieżyczki górnicze te lepsze. I tak. Klienci są potrzebne. Jeden starczy. Oczywiście 5 minut będę musiał poczekać. Teraz tak. Mam dosyć mało tej kasy obecnie, a będę potrzebował jeszcze jednego górnika, tylko to będzie górnik związany z gazem. I teraz tak. Kurde, nie to. Przepraszam was za to. To było to tutaj. Dobra. To tak. Gaz. Oczywiście tak samo. Gaz musimy po prostu zrobić na maksa. Żeby, wiecie, to miało ręce i nogi. Oczywiście piraci cały czas nas atakują. Brakuje parę komponentów, ale mi się wydaje, że niedługo to zacznie się robić. Dobra, my na razie nie będziemy tutaj starali się poogarniać typu jakichś kurierów. To nie ma na razie sensu. Na razie niech te fabryki zaczną pracować. Jak zaczną pracować, no to my wtedy się będziemy zastanawiać, co dalej. Dobra, plan budowy, więc jak zawsze części kadłuba nam będą potrzebne. Ze spokojem to się wszystko poogarnia i będziemy musieli niedługo sami zacząć produkować, bo jest naprawdę bardzo duży deficyt tego wszystkiego. Choć tak naprawdę mogę tutaj ze spokojem kupować, ale to, wiecie, to tak nie jest fajne. Dobra, mamy. Dobra. Bo my w takim razie teraz, no, straciłem dość dużą ilość kasy, niestety. Będziemy musieli troszeczkę poczekać, aż następna kasa się tutaj zrobi. I teraz tak. My ze spokojem sobie teraz wylecimy, przyspieszymy czas, żeby, wiecie, to miało ręce i nogi. Dobra, my sobie teraz w takim razie zrobimy tak, sobie tutaj staniemy i sobie zrobimy, żeby to przyspieszyć to wszystko. I tak, części kadłuba oczywiście za chwilę będą dostarczone. O tyle jest, o, dobra, zrobię to tak, żebyśmy powiadomień nie dostawali cały czas. I tak, mam dość sporo już tych fabryk. Niektóre fabryki są dobre, niektóre nie. Cały czas potrzebujemy, czasami jest wystarczająco ilości kasy, a czasami no nie. Dobra, i teraz tak, jak mnie na przykład ktoś zaatakuje i nękający, dobra, tu ktoś, to włączmy, tam osądź, znaleziono opuszczony statek, przemieści to możliwe. I teraz tak, by to miało ręce i nogi. Plus żuraw, gaz ratunkowa, sęp, zwiadowca, the reach, tu jest jeden i to jest drugi. No niestety, popadali skurczybyki, ale dobra, no nic tam już nie zrobimy.
I tak, budujemy te fabryki. I się zaczynają powoli budować. Dobra, przyspieszymy sobie, żeby, wiecie, to miało ręce i nogi, i te fabryki będą bardzo szybko wybudowane. No niestety, lagi jak zawsze są dosyć duże, więc tym się nie przejmujemy. Bardzo fajnie nam to wszystko wyjdzie w praniu. Teraz tak, będę musiał się chyba zastanowić nad jeszcze jedną fabryką, czyli elektrownią, i chyba sobie wybuduję dodatkową elektrownię, bo ta nasza jedna nie wystarczy już. Będziemy potrzebować więcej tych ogniw elektrycznych. I w późniejszym czasie zaczniemy kadłuby robić. Wiadomo, no kadłuby są bardzo nam potrzebne. Będziemy te sprzedawać na początku, a później postaramy się, żeby to miało ręce i nogi i zaczniemy zaopatrywać nasze inne fabryki te nowe. Jeśli chodzi o klarotronika, no to zostawiam na samym końcu, bo tak i tak jest to najdroższa chyba rzecz w grze i cały kształt innej fabryki by nas kosztowało prawie 30-40 milionów, więc za to już mogę mieć prawie lotniskowca. dobra, abstrahując, dobra, potrzebujemy cały czas kadłuba. Kadłub za chwilę tu będzie zrobione, więc ze spokojem to się wszystko poogarnia. I tak, jeśli po prostu już będziemy mieć robotników w większości fabryk, nie będziemy musieli kupować robotników, czy ewentualnie szukać jakichś fajnych robotników czy menadżerów na jakichś randomowych stacjach, czy brać po prostu załogę związaną, żeby stali się tymi menadżerami, jeśli będą, no mogą, zazwyczaj są słabi, więc będziemy szukać w późniejszym czasie menadżerów na naszych stacjach. Oczywiście to wszystko będzie darmowe, czasami się respią bardzo dobrze, sorry. No i to tyle, dobra, widzimy, że tu jedna stacja już jest wybudowana. I teraz tak, co my tutaj mamy? Kapsuła ratunkowa i mamy gaz. Mamy gaz, więc ze spokojem już zaczniemy produkować metan, który jest po prostu w pierwszej kolejności bardzo potrzebny. I teraz tak, wydobywanie dla kolegów. Dobra, jednocześnie, dobra, zacznijmy pauzę, będzie szybciej. I zróbmy, żeby to miało ręce i nogi. Menadżer. Dobra, to za chwilę będzie wybudowane. Fabryka. Bardzo słodko. I my tutaj mamy wybudowane w końcu. Dobra, to można sobie w końcu poogarniać. Tak samo dodamy sobie pracuj dla mnie gdzie indziej i zrobimy sobie tego menadżera tutaj na początku. I tak, żeby nie było, to wszystko sobie będzie ładnie tutaj śmigać. Ignoruj. Dobra. Tak samo tak. Jeśli chodzi na przykład o tego moda, to udało mi się tutaj poogarniać parę rzeczy. I tak, my sobie teraz zrobimy, żeby to miało ręce i nogi. Musimy sobie porozstawiać sondy zasobowe. Sonda zasobowa. Muszę to wszędzie porobić. Przynajmniej lepiej będą zbierać i lepiej to tak naprawdę będzie po prostu działać. Tutaj mamy tą sondę, dobra, i tutaj w tym miejscu też możemy sobie po prostu zrobić sondę zasobową. Tutaj mamy, więc śmiało wszystko to będzie miało ręce i nogi. Dobra, ty nie dokuj, bo to bez sensu. Dobra, już zadokował, więc nic z tym nie zrobimy. I tak, mamy 4 już miliony, bardzo szybciutko teraz zaczynamy dopiero zarabiać. Z fabryk to samo, więc im więcej fabryk będziemy mieć przeróżnych, więc szybciej będziemy też zarabiać. Oczywiście koszty utrzymania też rosną, więc jeśli nam tak naprawdę zostaną zniszczone, jak zostaną zniszczeni nasi właśnie minerzy, czy ewentualnie nasi
kurierzy, no to będzie dla nas zdecydowanie bardzo kiepsko, bo stracimy bardzo dobry dostęp zasobów. Na razie wszystko idzie wyśmienicie. Nic przez teraz te parę minut nie straciliśmy. Wszystko idzie to jest w dobrym kierunku, więc ze spokojem. I tak, i teraz my byśmy potrzebowali jeszcze wybudować i wybudujemy sobie ogniwa energetyczne. Jak wiadomo, prędzej czy później i tak byśmy potrzebowali jeszcze wybudować z tego względu, że jest to musowe, z tego względu, że wszystkie fabryki potrzebują, wiadomo, mało to kosztuje, nie jest może to drogie, ale w późniejszym czasie kasa to kasa, jak to się mówi. Dobra, no i oczywiście będziemy potrzebować z czasem lepsze rzeczy. Dobra, kadłuba. Dobra, my tu się zastanawiamy nad tym kadłubem, a my teraz robimy sobie tak. Klasy S, potrzebujemy sroczki. Najlepiej to jakby były dwie sroki za ogon chwycimy. To sobie zostawiamy, to sobie oczywiście update'ujemy, żeby to miało pole manewru 400, więc zróbmy sobie takie dwa statki transportowe i wszystko to sobie dołożymy do elektrowni. Elektrownia stąd będzie zaopatrywać te fabryki. I teraz to jest tak, teraz sobie zobaczmy, jak to totalnie tutaj działa. Ok, nie mam kasy. I tak naprawdę grafen nie działa poprawnie, właściwie zacznie działać, ale to dopiero z czasem. Środki medyczne też muszą być. I teraz tak, rafineria metalu już jest prawie skończona, prawie. Też potrzebujemy parę tutaj rzeczy. I my musimy teraz teoretycznie. Ktoś tutaj z nas gonił, ale dobra, udało nam się uciec. Gdzie my tutaj jesteśmy? O. Dobra, nowe sektory już się tutaj też nam odblokowały tutaj. Właściwie co wy tutaj macie? Surowy złom i wszystko, ale niestety tam jest to słońce, które wydziela bardzo silne pole wybuchu, więc wszystkie statki, które są w okolicy, giną automatycznie, no chyba, że duże. Dobra, udało nam się zrobić i tak, mamy tutaj lód. Jest bardzo sporo tego lodu w tym miejscu. Problem jest taki, że my byśmy potrzebowali coś innego. Ale dobra, tu mamy wodór. Jeśli chodzi na przykład o większe fabryki, ja mam tendencję, że robimy najpierw małe do pewnego stopnia, później zaczniemy robić duże fabryki. Dobra, ci się po prostu cały czas leją. To jest tak, wodór, wodór. Gdzie my mamy tak najbardziej rozwinięty tutaj metan? Chyba nie mamy zbytnio tak rozwiniętego metanu. Najlepszy metan właśnie jest tu, The Void. Najlepszy właśnie moim zdaniem na początkowej fazie gry. I później gdzieś tutaj, z tego co pamiętam. Będziemy musieli zniszczyć później ksenosów. Oni mają bardzo dużą ilość właśnie metanu. Jak już przejmiemy jednych, no to zaczniemy bitwę z innymi frakcjami. Będzie naprawdę bardzo fajnie. I tak, tu zrobiliśmy. Teraz gdzież nasz tutaj statek. I tak, mamy tutaj rudę i mamy trochę krzemu. Nie jest to za dużo. Dlaczego nie robię bardzo dużej ilości takiej jednej mega fabryki? Bo wtedy one nie działają poprawnie. Menadżerowie troszeczkę głupieją. Są bardziej i najbardziej skonstruowani po to, żeby menadżer zajmował się jednym produktem i żeby mógł jakby wam to powiedzieć, logistycznie rozsyłać to do innych fabryk albo przyjmować różne zlecenia. I to jest tak. Tutaj obecnie najbardziej mamy krzemu bardzo dość sporo. Nie jest to dużo, powinno być to znacznie lepiej, no ale dobra, nie przejmujemy się. I teraz tak, fabryka. Potrzebujemy części kadłuba,
teraz tak, mamy, więc ze spokojem możemy to sobie zrobić, żeby to miało, wiecie, ręce i nogi. Przy okazji sobie dodamy, żeby większość fabryk zaczęła działać, tym bardziej, żeby zaczęły tam chodzić właśnie rudy, żeby, wiecie, to miało ręce i nogi. I tak samo, żeby nam tutaj zaczęło działać fabryka grafenu. Tak, ogniwa dostajemy, więc nie ma z tym problemu. Ja tu już po prostu wysłałem naszego kolegę, który będzie nam tutaj zbierał. No tutaj zaczyna po prostu zbierać ten metan. Akurat jest w tym miejscu. Mi się wydaje, że tutaj nie ma za dużo tego metanu, więc musimy to robić krok po kroku. Dobra, ze spokojem. Wszystko się ogarnia. Tak, co my tu mamy? Potrzebujemy cały czas części kadłuba. No, problem jest z częścią kadłuba. Później, jak już będziemy mieć części kadłuba, będziemy zapatrywać część różnych frakcji. I tak samo nasze własne fabryki. Dobra, zróbmy tak. No i właśnie tutaj nie mam nic, trochę lipnie. Dobra, poszukamy gdzie indziej. Gdzie tu jest? Czemu technologia high-tech, rudy, kadłuba. I to jest tak, kadłuba. Czy macie coś z kadłuba? O Jezu. Cena nawet powiem wam, że nie jest za droga, czyli część kadłubów jest dosyć taka tania. Widzę, że grafen tutaj wypasował delikatnie. To jest tak, my sobie wszystko poprzekładamy. Trochę nam tutaj jeszcze brakuje. Nie wiem, czy nam starczy tej kasy, żeby kupić. Mamy tylko dychę. 53. Dobra, zobaczmy, czy nam wystarczy. Nie, niestety nam nie starczy. Trochę lipnie wyszło. Ale dobra, nic z tym nie zrobimy. Jest po prostu jak jest. Tak, tutaj na razie nic nie mamy. Ogniwa została nam dostarczona. Jeśli chodzi o rudę, no to też zbytnio aż tak dużej ilości rudy nie ma. Bardzo mało metanu tutaj jest. Z czasem to się wszystko będzie powiększać, ale tu i tak jest lipa. No i mamy wodór. O, wodór jest bardzo fajną sprawą, więc tutaj sobie założymy fabrykę, żeby daleko nasi koledzy nie latali. Dobra, jeśli chodzi na przykład o te kapsuły, to ja z czasem je chyba zniszczę, bo też troszeczkę zaśmiecają nasz tu cały po prostu interfejs. Dobra, i my teraz lecimy jeszcze w jednym kierunku. Dobra, w tym kierunku. I to jest tak. Tutaj kolega żyje, bardzo dobrze mi idzie. Krzemień. Dobra, zróbmy, żeby to miało ręce i nogi. To jest tak, gaz jest normalny, ten jest normalny. Zróbmy to w taki sposób, żeby to miało ręce i tu grant. Bardzo powoli się tutaj rozwija ten statek. Tutaj jest ok, tutaj jest ok. Kurier też w miarę. Dobra, bardzo dużo tutaj krzemieniu mamy w tym miejscu. Nie ma też za dużo. Chociaż nie, ruda tu też jest, więc ze spokojem. Tu sobie wszystko po rudę będziemy przyjeżdżać. Części kadłuba, czyli sroczki już sobie tutaj przyjechały. Dobra, żeby to miało ręce i nogi. Niwa już prawie są.
Ruda, dobra, ruda dopiero zostanie dostarczona. No i zaczniemy. Powiem tak, że cena jest spoko, może być. Myślałem, że to będzie lepiej rozwiązane, ale jest ok. Jest tak. Jeszcze delikatnie tak nie zarabiamy ze wszystkim. Jeśli chodzi na przykład o fabryki, można jeden taki sobie myk zrobić w późniejszym czasie, że wszystkie utrzymanie fabryk można po prostu wziąć i sobie zboostować swoje konto. Niestety fabryki nie będą działać przez tą ilość czasu. To jest bardzo kiepskie. Dobra. Ale tutaj ustawimy sondę i co my dokładnie tutaj mamy? I też mamy bardzo dużą ilość lodu, naprawdę. To fajna sprawa. I tak, my tu mamy to. Jeśli chodzi tak o metan, to tutaj metan jest dosyć spoko. Dobra. Na razie to już tam nie leć, to jest bez sensu. My sobie tu wszystko teraz zboostujemy, żeby to szybciej trwało. Spróbujemy sobie zarobić trochę kasy i dokupimy dwóch jeszcze górników do tych fabryk. Dobra. Ruda zaczęła działać. Wszystko tutaj jest. Jeszcze nie mamy boosta. Mi się wydaje, że te 3 czy 5 z hakiem powinniśmy zarabiać przy pracownikach. Tylko teraz wam nie powiem dokładnie, jak to będzie wyglądało. Dobra. Czas do następnej zmiany. No to dopiero za godzinę tutaj widać, że będzie to w miarę działać. No to fabryka musi trochę popracować, żeby wiecie, to miało ręce i nogi. Dobra, ta fabryka działa, więc o tyle jest fajnie. I teraz tak, grafenu. Grafen chyba jeszcze nie będzie działać poprawnie, bo potrzebujemy metan. No właśnie, trochę lipnie z tym, więc bym musiał więcej chyba statków z metanem zrobić. Dobra, gdzie ty w ogóle zbierasz? Metan tutaj też jest, tylko nie ma go za dużo, więc zanim zaczniemy całkowicie cokolwiek robić, dobra, to zrobimy to tak. Potrzebujemy teraz statki związane z gazem, tak? Dobra, zróbmy sobie tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby to szybciej i lepiej trwało. Ekipę i mamy 2 miliony, więc możemy sobie ze spokojem kupić dwóch takich i zrobimy sobie jednego kopacza. To wiertło lepsze. Dobra, uniwersalne i silniki takie lepsze. Dobra, czy ja mogę kupić dwa? Dobra. Ze spokojem kupiliśmy dwa, więc ze spokojem starczy. Mamy coraz więcej tak naprawdę tych statków, stacji. Zaczyna to wyglądać naprawdę bardzo obiecująco. Tak, my potrzebujemy grafen. Lepiej, żeby było więcej statków, tym bardziej, że oni będą latać dość daleko. Dobra, zróbmy wydobycie i już będzie zdecydowanie lepiej u nas. Dobra, abstrahując, mamy teraz tutaj ze spokojem. Przepraszam was, bo tutaj Jezu, kurde, jakiś błąd wyskakuje. Nie wiem, co jest. Alfa, my sobie dodamy. Pracuj dla mnie gdzie indziej. Żeby wiecie, to miało ręce i nogi i będzie nowy menadżer. Dobra, mamy drugą elektrownię, która też w miarę będzie dobrze chodzić.
Potrzebujemy ziarna soi i środki medyczne. Ja też muszę zobaczyć, czy zaopatrywanie tych fabryk jest dość dobre. Bo czasami jest tak, że no nie działają poprawnie. Albo po prostu za mało jest. Dobra, woda jest ok. Dobra, woda cały czas jest na dobrym poziomie. Więc jeszcze nie ma z tym problemu. Wydaje, że tak. Plus, minus, jeszcze dwie, trzy fabryki. Będę musiał wybudować nową fabrykę wody. Ślimaków. Dobra, zobaczmy, jak to tutaj działa. I to jest tak. Bus 600. Nie jest to może dużo, ale lepsze to niż nic. Dobra. Parma soi. Parma soi jest na dość wysokim poziomie. Tak, 500. Też sobie po prostu dają radę. Dobra, teraz tak, przypraw. Przyprawy. Jest 1200, więc tak naprawdę o 1200 więcej produkujemy. To jest fajna sprawa. Teraz tak, zaopatrzenie medyczne, które jest chyba jedną z takich ważniejszych rzeczy. I tak samo mamy prawie 700 więcej, więc 2,5 do 2,200 prawie. Też dobra opcja. Farma soi, co my tutaj mamy? Panie, ty masz 300. Bardzo dużo soi się produkuje. Dobra, mniejsza o to. Ruda tu już zaczyna być produkowana bardzo fajnie. I tak, czy mamy już boosta? Mamy boosta, czyli 3000 na godzinę. I to jest dość fajna sprawa, bo bardzo szybko sobie to zapełnimy i będziemy fajnie zarabiać na tych rzeczach. Mnie najbardziej martwi ten metan. Ale z tego co pamiętam, to metan. Dobra, ze spokojem. Mamy 666, więc mamy też dodatkowego boosta. Bardzo fajnie nam to idzie. Podoba mi się to. Statystyki nawet można po prostu zobaczyć, to jak środki medyczne, no nie. Mamy wszystkie tutaj rozwinięcie. Ilość handlowych, konto zarządzające, to tak średnio. Menadżer jeszcze się zbytnio nie rozwinął. Dobra, mamy 3 miliony i teraz mamy bardzo dobre boosty. My tu mamy elektrownię. Bardzo fajnie zarabiamy chyba na elektrowni w tym miejscu. Dobra, abstrahując, w dobrym kierunku to wszystko idzie. I my teraz sobie ze spokojem postaramy zrobić to w troszeczkę innym wydaniu. Poczekamy, aż nabijemy trochę teraz kasy. I wybudujemy w końcu fabrykę kadłubów. Tak naprawdę potrzebujemy, bo ona nam bardzo dużego boosta da. I sami zaczniemy produkować, więc nie będziemy musieli kupować, tylko sami sobie jakieś stacje będziemy dopatrywać. Dobra, 4 miliony. Chyba kosztuje to piątkę, więc będę musiał poczekać tak jeszcze tam z 5 minut, żeby wiecie, żeby to miało ręce i nogi. Współpracuj, oczywiście, że współpracuj. Dobra, zapis zrobiony, więc jedziemy po prostu dalej. 3 miliony. To jest tak, jak to wygląda? Grafen. Dobra, Antigone będzie chciało kupić od nas. Dobra, abstrahując, to jest tak. Mógłbym silniki budować, ale powiem wam, że chyba nie zrobimy tego. Bez sensu to będzie. Zaopatrywanie, dobra. 600. Jakoś tu idzie, więc nie ma tragedii. Dobra, sprzedaliśmy. 67, wiecie, to nie jest dużo.
ale na godzinę, no to będzie 600 właśnie tysięcy, nie? Sprzedaje energią. Oczywiście wiadomo, że to nie będą jakieś duże rzeczy na początku, ale jak już będziemy mieć fajne połączenie tych fabryk, już takie duże zaopatrzenie, więc nie będziemy już kupować od komputera, tylko sami wszystko będziemy produkować, więc będziemy wychodzić na bardzo na czysto. Dobra, twój skan jest ten. Dobra, muszę się zastanowić, kogo tu skanujecie. Czy my macie jakiś ekwipunek? Tak, mają. Dobra, ja bym musiał wyrzucić to. Wyrzuć przedmioty i zrób skrytkę. Wyrzuć. Dobra, ekwipunek tutaj został wywalony. Tu tak samo mamy. Więc możemy wyrzucić wyposażenie. Skrytkę. Dobra, my sobie te skrytki. Tak, wyrzuć wyposażenie. Pozbieramy sobie, więc ze spokojem. Wyrzuć skrytka. Dobra. I teraz tak, zaczniemy teraz misję fabularną niedługo, jak już wybuduję kadłuba, więc za chwilę sobie to zrobimy ze spokojem. Muszę mieć ponad piątaka i będzie lepiej. Co my tutaj mamy? A, to są ci. Abstrahując, robaki. Dobra. Tu mamy grafenu, rudy. Właśnie, jak rudy nam idzie? Pokaż dziennik transakcji. 900. Powiem wam, że bardzo fajnie, więc przy dobrym nakładzie pracy będziemy co godzinę zarabiać 900. Tak powinno być. Dobra, mamy ponad piątkę, więc w końcu możemy sobie poogarniać i sobie lecimy teraz w takim razie zadokuj i czekaj, umieść obiekt. Dobra, za po prostu dokuj. Będziemy powoli naszego pilota tutaj skillować. Ma 3 gwiazdki, więc jest dosyć dobry. Poszukiwacz, dobra, co my tu jeszcze mamy? Honor, strażnik, Nemezis. No, taki jak nasz. Zazwyczaj mógłbym sobie poskanować parę rzeczy. I tak, awans na sługę zakonu. To mamy i święty zakon Ponifexa, no to już mamy zrobionego, więc spokoję. Obecnie tak, średnie umiejętności i liczba zatrudnionych personelu. Mamy 901. Wszystkie umiejętności personelu 13 tysięcy zostało. No spoko. Dobra, my sobie w takim razie zobaczymy, jak to wygląda. Kto ma najlepsze umiejętności? Kapitan. No, mamy raz, dwa, trzech już najbardziej rozwiniętych z 5 gwiazdkami, więc sobie wymienimy w późniejszym czasie, jakby wam to powiedzieć, na naszego kapitana okrętu wojennego. To będzie fajna sprawa. O, stąd jak sobie delikatnie patrzę, to prezentuje się naprawdę wyśmienicie. Każdy detal jest tutaj zrobiony. Cienie też są oczywiście zrobione. Dobra. I troszeczkę coraz lepiej tutaj edukuję, ale to jeszcze to nie jest to. Dobra, mamy 4000. Miałem 6. Dobra. Będziemy musieli poczekać trochę. Dobra, zobaczymy, czy zadokuję prawidłowo. Nasz kapitan będzie głupi, czy już troszeczkę lepiej będzie latywał. Powiem tak. No, już zachowanie jest troszeczkę lepsze.
T3 dwugwiazdkowe, czterogwiazdkowe, no to już, jak już kapitanowie mają takie gwiazdki, to już zaczynają myśleć. Te pierwsza druga gwiazdka to są kurwa totalne debile, jak dla mnie. Dobra, mamy wodę. Woda cały czas jest tutaj produkowana, więc nie ma z tym problemu. Cały czas dostarczamy. Dobra, za dużej ilości kasy tutaj widzę, że nie mamy. Dobra. I tak, i teraz wam pokażę statek M, jak się prezentuje. Jest duży, jest taki średni ten statek, a naprawdę fajnie się prezentuje. Niby jak latamy nim, wygląda troszeczkę mały statek z tej przestrzeni, ale no. Robi po prostu tą swoją różnicę. Dobra, my mamy statki i teraz tak, kurde, pytanie, czy ze spokojem będę mógł kupić części kadłuba. Jest. Zostanie nam tylko 16 tysięcy. Nie jest to za dużo. Dobra, tym się nie przejmujemy. Spróbujemy ze spokojem sobie to wszystko poogarniać. Dobra, mamy niewystarczającą ilość kasy z tego, co widzę. Transport. No, niedługo też duże transportery zaczniemy robić powoli. I teraz tak. Kureczka. Musimy przyspieszyć czas. Musimy też po prostu mieć kasę, żeby można było to produkować. 200. Mamy 300, nawet nam nie starczy. Dobra, zrobimy sobie tu. I teraz tak. Mamy w końcu części kadłuba. Jak wiadomo, czekajcie, dużo to potrzebujemy. I tak, kontener. Do tego chcemy kopułę, żeby, wiecie, to miało ręce i nogi. I teraz tak, będziemy w pierwszej kolejności chcieli kupować statek. Dobra, tyle ile się po prostu da. Dobra, ogniwa to sobie sami chyba dodamy, nie ma z tym problemu. Właściwie tak powinno być, ale czy będzie, zobaczymy. Potrzebujemy 3, tak naprawdę 3 miliony, żeby ta stacja została wybudowana. Będziemy potrzebować około 1,5 miliona, może 1,5 miliona, żeby dostarczać surowce, czyli żeby transport zaczął działać. Dobra, mamy tysiaczka. I tak, my też delikatnie będziemy przy wodzie różne rzeczy, powinniśmy. A nie wiem, czy nam starczy kasy. Dobra, tysiaka mamy, 1700 mamy. Zobaczcie, jakbym po prostu miał większą tą ilość kasy, to ze spokojem mógłbym sobie zrobić to w taki sposób, że 2-3 statki by przejechały i by wszystko dowozili. A niestety no, nie mam ilości dostępnych kredytów, dlatego to tak wychodzi. No ale czasami to tak jest, no, nic z tym jest, po prostu nie zrobimy. Będziemy sobie fajnie zarabiać na części kadłuba na początku, bo wiadomo, jak się to wszystko ustabilizuje, to już nie będzie tak dobrej tej kasy. To taka przeciętna. Dobra. 2300.
A my zaczniemy główny quest robić, poszukamy i będziemy musieli kwaterę główną zrobić. Pierwsze technologie zaczniemy opracowywać. Potrzebujemy z tego względu, że prędzej czy później będziemy chcieli tak robić teleportację, żebyśmy teleportowali się na długie odległości. Nie będę musiał być uzależniony od jednego statku, tuningować różne po prostu statki i zrobimy takie, wiecie, już porządny statek niszczyciela i zaczniemy się bawić w atakowanie już niektórych frakcji albo kseno. Po prostu będziemy próbowali ich dominować w niektórych aspektach. Ale to ze spokojem, to wszystko będzie jak należy. No dobra, no to my mamy już wszystko tutaj zaopatrzone. Gdyby było zaopatrzone, z tego co widziałem, tutaj coś się rypło. A nie, jest ok. Więc ze spokojem. Tu są ksenosi. I my się tutaj nie musimy przejmować. Wszystko jest ok. I tak teraz. Ja potrzebujemy, przepraszam, ja teraz muszę zrobić tak. Dwie sroczki, żeby spauzowałem, żeby to miało ręce i nogi. To sobie nie dajemy, bo to nie ma sensu. Lepszy ktar, bo jak i tak zaczną być atakowani, to i tak kurde dostaną w piernicz. To jest tak, to, żeby to w miarę szybko szło. Jedziemy. Dobra, jedziemy dalej. Kasa tu nam leci, więc ze spokojem. Tutaj śmiało możemy sobie zrobić tak. Handel dla dowódcy. I tak samo tutaj sobie dodamy też handel dla dowódcy. To miało ręce i nogi. Dobra, czy grafenu jest. Czekajcie, czy grafenu jest ok? Gaz, 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 gaz. Czy ja się gdzieś nie pomyliłem? Tu jest roka. Dobra, sroczka jest, więc nie ma z tym problemu. Dobra, fabrykę tu mamy, widzę, że już przygotowaną. I teraz tak, wiertło, grass change, nic nie możemy zrobić. Roka tutaj będzie ogarniać się. Dobra, grafen aż tak dużo nie zajmuje, więc ze spokojem. Zrobimy tak, S, kurier. Dobra, damy sobie średnie. Nie ma sensu robić, wiecie, części kadłuba. No tak, no części kadłuba tutaj nam będą potrzebne. Troszeczkę zabraliśmy. Jeszcze raz. S. Roka. Tak, załoga. Reszta nam, jak powiedziałem, nie jest nam potrzebna na początkowej fazie rozgrywki. Dobra. Dobra, i teraz możemy ze spokojem sobie handel dla dowódcy zrobić. Czekajcie, bo mi. Nie. Czemu mi to tak zrobiło? To miało być handel dla dowódcy. Nie, przepraszam, nie tutaj. To miało być w grafenie. Pomyliły mi się obiekty. Dobra. Jest tutaj zrobione. I teraz tak, mamy fabrykę. Teraz tak, my sobie weźmiemy jednego kolegę, pracuj dla nas i żeby to miało ręce i nogi, menadżer. I zobaczmy, jak to po prostu tutaj idzie. Mi się wydaje,
czy będą brakować. No tak, części kadłuba będzie brakować, 150, więc jeszcze 130. Dobra, dobrze, że sobie sami tutaj dokoptujemy. Sprzedaj. Kup. Kup. I oczywiście kup. Dobra. To zostanie to wszystko dodane. I części kadłuba 520. Powiem wam, nie jest to dużo. Ale jak to się mówi, lepsze to niż nic. Musimy więcej zapłacić prawdopodobnie. I teraz tak, czy zostanie to szybko wybudowane? Prawdopodobnie nie ma części kadłuba w pobliżu, w danych sektorach. No Jezu, no dosyć kiepska sytuacja, patowa troszeczkę. Dobra. To jest tak, a jak na przykład dam tyle? Ktoś będzie coś chciał to przywieźć, czy nie? Czy każdy będzie miał to w dupie? Chyba ma każdy to w dupie, z tego co widzę. 168 potrzebujemy. Dobra, to my sobie zrobimy w taki sposób. Tu leci ze spokojem i my sobie tutaj pokupujemy. Cyk. O Jezu, nie mogę trafić. Dobra, przenieś. Cyk. Dobra, oni się tutaj poogarniają i my w końcu teraz możemy sobie śmiało na chwilę odetchnąć z fabrykami i zająć się po prostu czymś innym. Kurde, jakby to była trójka, to już z nas plazma by została. Ale dobra, zapiszemy sobie rozgrywkę i teraz będziemy szukać, jedziemy z główną linią fabularną. Tak jak właśnie powiedziałem, jest to nam potrzebne, zanim zaczniemy dalej cokolwiek robić innego. Dobra, zaczniemy szukać wycieków, bo są nam potrzebne tak naprawdę wycieki. Dobra, odblokowane 37. Przyda nam się, ale widzę, że tutaj nic nie ma wycieków. No, lipnie trochę. Dobra, nic z tym nie zrobimy. Lecimy do innej fabryki. Dobra, inteligentnych chipów, to też kurde fajna sprawa, też można bardzo dobrze zarobić na tym. Dobra, sobie zeskanujemy to wszystko. Zobaczycie, jak to delikatnie, logistycznie to wszystko wygląda. Dobra, 18%. Nie konta. O. Dobra, niestety tutaj nic nie znajdziemy. Nie ma, muszę po prostu szukać dalej. Dobra, lecimy do następnej fabryki. Fabryka klarotroniki. Wiecie co, bym musiał tak i tak poszukać pewnych rzeczy. O jest. Pewnych rzeczy typu
kryształki, które będą nam potrzebne. Bardzo rzadki kryształ z asteroid. Z tego względu, że będziemy mogli zrobić bombę EMP i spróbujemy sobie zhakować właśnie fabrykę klerotroniki i spróbujemy wybudować, bo koszt klerotroniki kosztuje prawie 20 milionów i zrobienie tej fabryki kosztuje 20 milionów. Naprawdę, nie żartuję, jest to ogromna ilość kasy, więc lepiej to zhakować. Dobra, jeszcze nie mamy jeszcze całkowitego podglądu. Delikatnie bardziej poszukać. Dobra, 51. 57. Dobra. I teraz mamy podgląd. Dobra, mamy podgląd. I teraz możemy sobie śmiało tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Statystyki ekonomiczne to nie. To jest tak. Jest tak. Ogniw antymaterii, elektryczne, mikrochipy i tuby kwantowe. Najdroższe są właśnie mikrochipy. To jest, kurde, najgorsza sprawa. 3665. Przepraszam, sorry. Nie na to patrzyłem. 3625 jest 1233. Czyli takie utrzymanie nie jest pokazane, ale plus minus potrzebujemy około 5-8 milionów, około piątki, żeby utrzymanie magazynu to było. Tym bardziej, że są duże te magazyny. 2000, 3000, tak, to są duże magazyny. Siła robocza masowa wzrosła 20%. Brak miejsca pracy. No dobra, no nic z tym nie zrobimy. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, tutaj nic nie znaleźliśmy. Jedziemy dalej. To jest następna fabryka. Dobra, przy okazji możemy sobie sprawdzić, czy jest jakaś misja. Niestety nie ma. Celuję obronę. Dobra. Nic z tym nie zrobimy. Trzy miliony. Dobra, spróbujemy sobie teraz, tak jak wspomniałem, zrobić w taki sposób. Zrobimy trochę zadań pobocznych, głównych. Później może będą poboczne i jak starczy nam kasy, zaczniemy robić pierwszego niszczyciela. Szesnaście, kurde, no nie ma. Ja chyba nie mam tego. Rozmawiaj, Smugglera. Nie mam właśnie głównego zadania. A tak lipnie. Dobra, nic z tym nie zrobimy. Można poskanować. 23. Kurde, znów. Walne. O co nam chodziło? Jest tutaj gdzieś. A teraz trzeba poszukać, gdzie dokładnie. Muszę teraz wszędzie dokładnie poskanować, żeby to, wiecie, miało ręce i nogi. I wyciek dany. Gdzie to, kurde, może być? No właśnie, pytanie, gdzie to, kurde, może być? To może być wszędzie, tym bardziej, że to jest bardzo duża fabryka. A dostrzec, no, jest bardzo trudno.
Im mniejsze fabryki, to łatwiej. Dobra, widzę. Teraz pytanie, czy to będzie to zadanie. Fajnie by było. Ach, to jest zadanie. Myślałem, że to będzie już takie z główniejszych zadań. Powiem wam, że trochę lipnie. Dobra, to jest chyba następne. Oby to było to, proszę. Nie. Dostałem zniżkę. Dobra, tutaj nic nie było. Użyłem się trochę. Dobra, podlecimy sobie do tej fabryki. Teraz tak, cały czas. O, stop, 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 bo się. No właśnie, my się za chwilę tutaj rozbijemy. To jest tak, wyciek danych tu musiało gdzieś być. To się mam. To będzie gdzieś wyżej. To jest tak, części kadłuba tu są. Zobaczcie, fajnie się to prezentuje, części kadłuba. Chyba części kadłuba, bo już kupiałem do reszty podgląd. A nie, to są mikrochipy. Ale powiem wam, że fajna sprawa. Też tak chyba zrobię. Inteligentne chipy z mikrochipami, czyli taki high-tech mogę zrobić. Też dobry pomysł. Jeden. To jest tak, pytanie, czy niżej? Tu gdzieś musi być, tylko teraz pytanie, w którym miejscu? To jest takie, wiecie, szukanie igły jak stogu siana. Dobra, podlecimy trochę wyżej. I może gdzieś tutaj to będzie. Chyba nie. Będę musiał wszystko dokładnie przyczesać, wszystko. Po tej stronie nie będę miał. To jest gdzieś chyba po tej. Tu jest silniejszy sygnał. Nie, tutaj sygnał całkowicie znikł. No to jest tak, ekonomia troszeczkę się rozregulowała. Dobra, my na fabrykach najwięcej będziemy teraz zarabiać. Ja
Nie, ja nie chcę. Spokojnie. Dobra, porzucony kontener. O, shit. Nie jest to łatwe. Szybciej to by było właśnie szybszym statkiem niż tym. Wiecie, co to zrobimy? Długo to nam pójdzie. I to sobie przełączymy tak. Dobra, ty stary, to ty nie musisz. Będziemy tutaj teraz planujemy to wszystko. Tutaj zadokuj. I też zadokuj. Dobra, niech kapitan po prostu zadokuje. A my teraz daliśmy zadanie temu i on powinien sobie bardzo szybko tutaj poradzić. To jest tak. Usuń. I polatamy sobie myśliwcem, jeśli chodzi na przykład o te misje początkowe. Dobra, my sobie ze spokojem staniemy. Dobra. Autozapis gry. Dobra. Fabryka high-techa. Nowe saldo 500. O, ładnie zaczynamy zarabiać. Wszystko się tutaj rozwija. Dobra. Ty stary, to ty możesz teraz zrobić to, co powinieneś robić, czyli sobie eksploruj, właściwie patroluj okolice i rozwalaj wszystkie robaki. Muszę mieć po prostu taką, wiecie, fajną załogę bitewną, przyszykowaną. I teraz tak. Ten tutaj, a ty, ten dopiero tutaj będzie wlatywał. O, pokaż jak lecisz. A, udało mu się wylecieć. Bez szwanku. Dobra, teraz gdzie jest mój myśliwiec? Gdzie on jest tutaj? A, on tam jest. Dobra, szybciej będzie po prostu robienia tych zadań myśliwcem. Dobra, też był przed chwilą Bóg. Dobra, mniejsza o to. Sygnał jest coraz większy. Znów sygnał. Dobra, i my tu cały czas tak naprawdę latamy. Dobra, polecimy sobie. O. Gdzieś tu. Gdzieś tutaj coś to jest.
Bo jest bardzo wyraźny ten sygnał. Jezu, jak ja wkurzony jestem, bo latanie tymi piwcami jest masakryczne. Dobra. Coś tutaj widzimy? Nie, nie widzimy. Został zniszczony. What? What? A, no tak, jest bardzo dużo tutaj teraz pcha. Coraz więcej się będzie tych skurczybyków tutaj pojawiać. Dobra, my tutaj nic z tym nie zrobimy. Tak samo. Dobra, zauważył skurczybyka. Jest. Ale mieliśmy szczęście. Jezu, tyle czasu nam to zajęło. 15 minut. Jakieś gówno dostaliśmy. Nie no. To się wkurzę, naprawdę. Dobra, lecimy tutaj gdzieś. Trochę zły na siebie jestem. Zaatakowane statki Roka. Okej, jeśli chodzi na przykład o kadłuba, my coś. A nie, dobra. Przepraszam, kadłuba to dopiero zaczyna teraz pracować jak dla nas. Elektrownia słoneczna. Dobra, czy my mamy coś tutaj? Niestety nie. Lipa. Nie wiem, czemu on się kurde obraca do góry nogami. Wkurza mnie to. Dobra, może na platformie szybciej coś znajdziemy. Dobra, jest coś. Właściwie tu gdzieś widziałem jakiś ten sygnał. Dość mocny. Dobra, poskanujemy sobie przy okazji całą tą platformę. Będziemy wiedzieć, jak przeciwnicy tutaj to budują. Jak mniej więcej. Podobnie zrobić tak, jak oni to budują. No masakra. Jakby się tu kurde kręci to wszystko. Masakra. Dobra. Powiem tak. Kończymy na dzisiaj. Ja postaram ogarnąć to, żebym mógł po prostu wam pokazać główne zadania. I jak uda mi się znaleźć, no to wtedy po prostu dokończymy odcinek. No dobra, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę, widziano i do następnego. Trzymajcie się ciepło, cześć.